Dzisiaj nasze rozważanie Ewangelii z sanktuarium Matki Bożej w Gieczwałdzie. Co prawda nie jestem w bazylice przy cudownym wizerunku Matki Bożej, ale jestem w kaplicy domu pielgrzyma przy Mandylionie Jezusie Chrystusie w tej ikonie, dlatego że trwają warsztaty pisania ikon, które są połączone z rekolekcjami. Mam ten przywilej, że mogę prowadzić te duchowe ćwiczenia i dlatego też z tego miejsca nasze rozważanie i kilka myśli odnośnie tej sceny, kiedy Pan Jezus tłumaczy apostołom, że zbliża się do Jerozolimy, że idzie tam, aby zostać uniżonym, aby zostać ukrzyżowanym, że tam umrze na krzyżu i zmartwychwstanie. I wtedy Piotr bierze Pana Jezusa na bok i mówi, że Panie Jezu, to niemożliwe, jak to? To inny mam scenariusz dla Ciebie. A to dlatego, że apostołowie, łącznie ze świętym Piotrem, oni są świeżo po tych wydarzeniach, kiedy Pan Jezus nakarmił głodnych, rozmnożył chleb, apostołowie roznosili ten chleb. Potem Pan Jezus chodził po wodzie, byli świadkami tego nadzwyczajnego cudu i zjawiska. Uczestniczył w nim nawet sam święty Piotr. Ludzie huczeli i z zachwytem patrzyli na Pana Jezusa. I święty Piotr wcale nie miał nic złego na myśli, kiedy mówił: Panie Jezu, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie. I spotkał się z tą naganą i Pan Jezus tam ostro go skarcił. Mi go trochę szkoda, bo przecież Pan Jezus na Piotra tam nastał, ale on chciał dobra, on chciał chwały Jezusa Chrystusa. No chłopak jeszcze tego nie rozumiał, my to tacy cwani jesteśmy, bo żyjemy w czasach popaschalnych. Dla Piotra to nie było takie oczywiste. On widział, że Pan Jezus triumfuje, że ma taką władzę i że może tyle dla ludzi zrobić i ta jego chwała zajaśnieje. Tylko on widział tę chwałę w tych rzeczach przyziemnych. Pan Jezus mówi do niego: zejdź mi z oczu, szatanie. Od razu mi się kojarzy to zdarzenie, gdy Pan Jezus przez ducha zostaje wyprowadzony na pustynię przed swoją publiczną działalnością i tam przez 40 dni pości. Wówczas szatan zaczyna go kusić, posługując się nawet Słowem Bożym, i nie namawia go w sumie do niczego złego tam i mówi: słuchaj, wiesz, możesz chleb sobie zrobić z kamienia, możesz go przemienić, się nakarmić, przecież jesteś głodny, możesz liczyć na ochronę niebios, aniołowie cię będą nosić, możesz się rzucić, nic ci nie będzie, przecież wiesz, możesz takie rzeczy robić, ludzi możesz przygarnąć do siebie, będziesz mógł im wiele dobra wyświadczyć, bylebyś tylko nie wchodził w to, aby przez krzyż zbawić świat. To sobie daj z tym spokój, a tak przecież możesz fajnie ludzi za sobą pociągnąć. I Pan Jezus w to nie wchodzi i w tej sferze ludzkiej, swojej ludzkiej natury, on to bardzo mocno przeżywa. I tu jest podobnie, dlatego Piotra nazywa szatanem, bo Piotr mówi: no zobacz, Panie Jezu, tyle ludzi Cię uwielbia i chleb rozmnożyłeś, przecież możesz ludziom pomagać. I tutaj widocznie dokonuje się ogromna walka w sercu Pana Jezusa. Znów Pan Jezus to przeżywa, co wtedy na pustyni, jestem przekonany co do tego. I dlatego Pan Jezus mówi: ostro, zejdź mi z oczu, szatanie. I potem ukazuje właśnie, na czym polega ta prawdziwa jego chwała. Nazywa Piotra zakałą. Nie bądź mi zakałą, nie bądź mi przeszkodą. On tam używa takiego greckiego słowa skandalon. To słowo oznaczało najpierw taki kamień, o który można się potknąć. Gdzieś tam kamień wystaje, jakiś ulica brukowa i jeden kamień gdzieś tam wyskoczy, jest bardzo niebezpieczny, bo człowiek idzie niby po równym, a ten jeden kamień wystaje i można sobie guza nabić, jak się człowiek potknie i przewróci. I taki kamień właśnie wystający, kamień, o który można się potknąć, niebezpieczny kamień, nazywany był skandalon. Oczywiście dzisiaj skandal od tego się też bierze, to nam się kojarzy z taką negatywną sensacją, jakimś zgorszeniem, ale właśnie potem ten kamień wystający, który można się potknąć, on nabrał takiego znaczenia przenośnego, że tym określeniem skandalon określano tych, którzy mogą być dla nas właśnie przeszkodą, zgorszeniem, ci, którzy mogą sprawić, że stajemy się gorsi, że mogą nas namówić do zła, że mogą być dla nas przyczyną jakiejś pokusy czy czegoś złego w życiu. I tak nazywa właśnie świętego Piotra. My mamy ten sam problem, my możemy też na Pana Jezusa patrzeć bardzo przyziemnie,
i być takim skandalonem dla Niego, takim zgorszeniem. Szukamy tej Chrystusowej chwały i to samo w sobie też nie jest złe. Szukamy tej chwały Chrystusa, żeby zajaśniał przez to, że zlikwiduje nam chorobę, że jakiś problem nam w życiu rozwiąże. I to Pan Jezus oczywiście, że może zrobić, ale On przyszedł przede wszystkim, żeby zajaśnić w moim życiu prawdziwą chwałą swego krzyża i zmartwychwstania. Znaczy chce mnie odkupić, co dokonał, ale chce mnie również zbawić i wprowadzić do rzeczy tych nadprzyrodzonych, do pełni szczęścia. A my tak właśnie patrzymy w tę Bożą chwałę tylko w tych sprawach tutaj przyziemnych. Patrzę, jak ci uczestnicy naszych warsztatów mozolnie tam pracują nad tymi ikonami i skrupulatnie piszą te treści dotyczące tego świata nadprzyrodzonego. I ten Chrystus w tej postaci ikony Mandylionu też na nas spogląda z taką chwałą, z takim triumfem i chce, żebyśmy weszli w ten Jego świat, do których zapraszają nas ikony i doświadczyli tej chwały Jezusa Chrystusa w naszym życiu, prawdziwej chwały Jego triumfu i zwycięstwa przez krzyż i zmartwychwstanie w naszym życiu. Nie bądźmy Mu takim kamieniem, o którym może się potknąć, takim skandalonem tymi, którzy tylko będą patrzeć na Jego chwałę, aby objawiała się i jaśniała w tych rzeczach przyziemnych, a szukajmy właśnie tego, co jest istotą naszej wiary. Jako Ci nasycąco.